Szczęboże, coś wam powiem. Święty Jan, który był świadkiem śmierci Jezusa, nie opisuje cierpienia i dramatu Maryi. Nie mówi o próbach pocieszania Jezusa. Zauważa jedynie, że wraz z innymi niewiastami Maryja stała pod krzyżem. Greckie wyrażenie wskazuje na poczucie godności. Maryja stoi z godnością Matki Boga. Nie ma tu żadnego ruchu, żadnego działania. Jest tylko stanie, kontemplacja, trwanie z Jezusem i współcierpienie. Nasze życie związane jest zwykle z aktywnością, z działaniem, z ruchem i nieustannym pośpiechem. Tymczasem wobec krzyża okazuje się, że to wszystko jest względne, drugorzędne. Tu najważniejsza jest umiejętność trwania z Jezusem i w Jezusie, czyli pozwolenie na to, by przenikał nas swoim duchem i miłością. Maryja pod krzyżem wręcz chce powiedzieć: trwajcie z Jezusem i uczcie się od Niego miłości. My raczej nie lubimy krzyża, bo on nam się kojarzy źle. Kojarzy się z cierpieniem, którego może już w naszym życiu było na tyle, że na samą myśl robi nam się niedobrze. Ale dzisiaj jesteśmy zaproszeni, aby inaczej spojrzeć na nasze miejsce pod krzyżem. Bo właśnie pod tym krzyżem wraz z Maryją stoisz ty i ja. Stoi każdy człowiek. Jezus mówi do Maryi, że jesteś jej synem, jej córką. Daje ci Maryję jako matkę, bo On czyni wszystko nowe. Ciebie czyni nowym człowiekiem. Zostajemy wraz z Janem włączeni do wielkiej wspólnoty sióstr i braci, którzy chcą miłość służebną postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu. Maryja jest nam dana, by pomagać nam powstawać, aby pomagać nam przemieniać nasze myślenie, nasze patrzenie, aby pomagać nam przeżywać cierpienie w taki sposób, aby zbliżało nas ono do Boga, siebie i drugiego człowieka. Mamy odkrywać, że tracąc coś po ludzku z siebie, zbliżamy się do życia wiecznego. A w ten sposób stajemy się miłością, która oddaje się dla dobra innych. Czyż nie po to żyjemy? Jan pod krzyżem jest przedstawicielem ludzi nowej generacji. On bierze Maryję do siebie. To wzięcie oznacza przede wszystkim intymność domową, domowe ognisko, ciepło domu i rodziny. Jak wskazuje nam to Józef Augustyn, jezuita, powierzenie nam Maryi jako matki dotyka naszej najgłębszej potrzeby miłości. Pierwszy, najgłębszy kontakt człowieka budowany jest zawsze z matką. Ojca odkrywa się dopiero na drugim etapie. Miłość Maryi może nas wprowadzić w braterską, taką przyjacielską miłość jej syna oraz w ojcowską miłość Boga Ojca. Dopiero doświadczając tej prawdziwej miłości Boga, stajemy się zdolni do przebaczenia wszystkim. My nie musimy rozumieć woli Bożej. Jej rozumienie przychodzi znacznie później. Najważniejsze jest zaufanie tej woli oraz zaangażowanie się w jej realizację. I tego właśnie uczy nas Maryja, nasza duchowa matka.